Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Pamiętasz może film dokumentalny pod tytułem Projekt Lunik, w którym to grupa moich przyjaciół udokumentowała i bardzo, bardzo dobrze pokazała życie we współczesnym getcie w europejskim państwie? Tak, moi kochani, u jednego z naszych sąsiadów w Unii Europejskiej jest w XXI wieku getto. Blokowisko położone z dala od aglomeracji miejskiej, w którym ludzie żyją bardzo, bardzo źle, na bardzo, bardzo niskim poziomie, do tego stopnia, że misja mnichów, którzy założyli tam taką właśnie swoją małą siedzibkę i starają się tym ludziom pomagać, odgrodzona jest wysokim murem i drutem kolczastym, tak bardzo Źle wpływa na ludzi życie właśnie w takim getcie. Jeżeli nie oglądałeś tego materiału, to bardzo serdecznie zachęcam, żebyś to zrobił, albowiem nie dość, że ten film jest bardzo, bardzo dobry, mimo że ja tam nie występuję, to jestem przekonany, że spodoba się wszystkim moim widzom. Ale również dlatego, że historia, którą zamierzam wam opowiedzieć jest. Bardzo mocno podobna do tego, co przedstawia projekt Lunik. Mówiąc krótko, ten sam pomysł, taka sama realizacja, tylko inny rezultat. Bo jak się okazuje, społeczność po, mieszkańców Warszawy jest troszkę inna od społeczności tamtych ludzi, którzy tam zostali przeniesieni do tamtego getta. Niemniej jednak, tak moi kochani, Getto, bardzo podobne do tego, które zobaczycie w projekcie Lunik, znajdowało się, a w zasadzie cały czas się znajduje w Warszawie. Tyle tylko, że nikt tam nie mieszka i to jest ten inny skutek. Natomiast założenia dokładnie takie same. Formalnie cały czas w Warszawie, chociaż tak, jakby spojrzeć na mapę, to są już takie bardzo mocne. Obrzeża Warszawy, to jest konkretnie Olszynka Grochowska, a jeśli spojrzeć na mapę, taką nie tyle polityczną, miejską, tylko na taką mapę, powiedziałbym, bardziej naturalną i zobaczyć, co się znajduje wokół tych bloków, no to to jest po środku, przepraszam, terenu bardzo przypominającego pole. Tam niedaleko jest jakiś las, jakieś takie słabo zagospodarowane trawniki, mniej więcej. Potocznie to się mówi pośrodku niczego, za to bardzo daleko do miasta w takim oto miejscu urzędnicy, nie jestem do końca pewny, czy warszawscy, czy dzielnicy Praga południa, ale nie ma to większego znaczenia, bo dla mnie jak jest urzędnik dzielnicy jakiegoś miasta, to też jest urzędnikiem miasta. Urzędnicy wymyślili sobie, że takie pośrodku niczego na bardzo, bardzo dalekich obrzeżach miasta to jest doskonałe. Pomysł na zbudowanie bloków, do których będzie można wysiedlać ludzi niechcianych w mieście. Zupełnie tak, jak w przypadku Lunik, też wybudowano bloki na obrzeżach i też przesiedlano tam ludzi, których miasto nie chciało. Różnica jest taka, że o ile w projekcie Lunik mam wrażenie, że przesiedlano ludzi z powodów rasistowskich i po prostu przesiedlano tam Romów, o tyle w tym wypadku tego Chyba warszawskiego getta, chociaż to się kojarzy tak, że a ja nie chcę u, u, u naruszyć pamięci ludzi, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, to powiedzmy podwarszawskiego getta. Żeby się jednak nie myliło, w tym podwarszawskim getcie, no tam przesiedlano. Ludzi, którzy z różnych powodów byli wysiedlani z miejskich nieruchomości, głównie mieszkań komunalnych, czyli nazwijmy to ludzie, którzy z różnych powodów nie płacili czynszu. Oraz ludzie, którzy demolowali mieszkania, ale bardzo, bardzo prze szeroki przekrój społeczny. Ludzi, których łączyło jedno, nie mieli pieniędzy. I tutaj tym właśnie głównym powodem, e, dla którego przesiedlano właśnie do tego podwarszawskiego getta, był brak forsy. I ludzie bardzo, bardzo różni. Od ludzi, którzy. Bardzo ciężko pracowali, starali się, ale po prostu im w życiu nie wyszło. Nie mieli forsy na swoje własne mieszkanie, a nawet na to mieszkanie, powiedziałbym bardzo, bardzo mocno uprzywilejowane kosztowo, czyli naprawdę tanie mieszkanie komunalne też z jakiegoś powodu nie mogli płacić mimo że chcieli, mimo że pracowali, to im nie wychodziło, a na Poprzez ludzi, którzy na przykład tam stracili pracę, byli bezrobotnymi, dlatego nie płacili, również ludzi, którym się nie chciało pracować, dlatego nie chodzili do pracy, a skończywszy na takiej kompletnej patolce, która potrafiła na przykład demolować swoje mieszkania socjalne, i dlatego ich eksmitowano. I właśnie takich ludzi eksmitowanych. Wymyślono sobie, że będzie się przenosić do siedla na ulicy Dudziarskiej. Na pierwszy rzut oka, jak się patrzy na zdjęcia tego właśnie obiektu, to nie wygląda to źle. Są to trzy ładne, czteropiętrowe bloczki nie wiem, trzy czterokondygnacyjne bloczki czyli trzypiętrowe, takie dość duże tak na oko na około stu mieszkańców. Super. Naprawdę fajnie widać, że nie są to bloki z wielkiej płyty, że jest to zrobione schludnie, ładnie, naprawdę chciałoby się tam mieszkać. Tyle tylko, że hmm, urzędnicy troszeczkę schrzanili i założyli, a w zasadzie chyba nie założyli, że człowiek to jest taka istota, zwłaszcza taki człowiek miejski. Który chciałby w tym mieście troszeczkę pożyć i w związku z tym, no, chciałbym mieć jakiś taki sensowny dojazd do tego miasta, żeby coś móc w tym mieście porobić. A to było tak bardzo, bardzo pod Warszawą, jeszcze, yy, znaczy bardzo, bardzo na obrzeżach Warszawy, jeszcze w takim specyficznym miejscu. No, strasznie ciężko stamtąd było dojechać do miasta. Co prawda, potem zrobiono linię autobusową, ale już tak bardzo, bardzo potem i ta linia to jest w ogóle oddzielny. Mm, od, oddzielna historia z tą linią się wiąże. Dość powiedzieć, że bloki ładne, ale bardzo zły dojazd. Do tego jeszcze nie podciągnięto tam gazu. Zapewne dlatego, że, hmm, jakby to ładnie powiedzieć, ja nie chcę nikogo obrazić, naprawdę, ale raz na jakiś czas, zwłaszcza w sezonie grzewczym, słyszymy o sytuacjach, gdzie była kamienica i nie ma kamienicy ponieważ ktoś źle użytkował gaz i kamienica po prostu wybuchła. Prawda? W związku z tym, jak przesiedlasz gdzieś ludzi, którzy są przesiedloni między innymi za to, że demolowali swoje lokale, a w skład demolowania czasem wchodzi to, że oni wybebeszają mieszkania z elementów stalowych po to, żeby je sprzedać na złomie. To z przyczyn ostrożnościowych, czasem warto do takiego bloku nie podciągać linii z gazem, żeby nie było wielkiego kabum. Tak, w wielkim, wielkim skrócie. Także zapewne z tego powodu zakładam, że urzędnicy nie chcieli zrobić nic złego, no ale nie było. Do tego jeszcze nie było podłączenia do węzła cieplnego. Też znowu zakładam, że z powodów ekonomicznych, bo wiecie, jak masz elektrociepłownię, to im, dal, im dłuższą masz tą nitkę e, z, z dostarczaniem ciepła, tym większe masz straty tego ciepła. Więc ciągnięcie linii nitki bardzo daleko, tylko po to, żeby ogrzać trzy bloczki, bez sensu ekonomicznie. No, Niemniej jednak. Jak nie ma linii ciepłowniczej, to nie ma ciepła. Jak nie ma gazu, no to na czym ci ludzie mają gotować? Na prądzie? Hmm. Przypominam, że ci ludzie groszem nie śmierdzą i to nie jest, no nie można za to ich winić, tak? Tylko trzeba zrozumieć, tak? Jeżeli Każesz gdzieś mieszkać ludziom, którzy z różnych powodów nie mają pieniędzy czasem ze swojej winy, a czasem nie ze swojej winy. Ale nie mają, to nie wymagaj od nich, żeby gotowali na mm, kuchenkach elektrycznych, bo po prostu ich na to nie będzie stać prawda? No właśnie, do tego jeszcze szczerze mówiąc nie sprawdziłem, ale zakładam, bo przepisy nie pozwalają przecież zostawić ludzi bez ogrzewania, więc zakładam, że tam były jakieś um, kotłownie, skoro nie można węglem. No to, przepraszam, skoro nie można gazem, no to co zostaje? Węgiel, drzewo, inne tego typu rzeczy. No, hmm, dzisiaj to już tak trochę podpada pod smogotwórstwo, prawda? Bardzo, bardzo nieładna sytuacja. No, chyba, że urzędnicy wymyślili sobie, że ci ludzie, którzy no, nie są zamożni, będą mm, grzać się prądem. Najdroższa, chyba, możliwa forma ogrzewania, jaka. Istnieje, prawda? No właśnie, więc mamy takie bloczki odcięte od świata. Znaczy, nie, nie tyle odcięte od świata faktycznie, nie tam, że ten płot nie stoi, ale dokładnie tak samo jak w przypadku projektu Lunik, po prostu daleko, daleko od miasta i, daleko, i tak, tak pozostawieni sami sobie ci ludzie, nie? No i efekt był taki, że. Hmm, jakby to ładnie powiedzieć, w tej chwili nikt tam nie mieszka. Właśnie, może powinienem był to powiedzieć na, na samym początku. Nikt tam aktualnie nie mieszka. Trzy bloki, w których śmiało może się pomieścić duże kilkadziesiąt rodzin, stoją całkowicie puste i generują koszta. Ponieważ ze względu na tutaj zawarte zobowiązania, jak e, czytamy mm, wcześniej e, w, w w, w tym w artykule, do którego link macie w opisie, Zarząd Gospodarowania Nieruchomości do końca 2020 roku jest zobowiązany do dbania stanu, o stan tych nieruchomości. W związku z tym, normalnie jest tam dozorca, normalnie jest tam ochroniarz, ci ludzie pilnują pustych lokali. Więcej tam jest linia autobusowa podciągnięta, która wozi powietrze. Dokładnie, dosłownie wozi powietrze. Do tego stopnia, że tutaj artykuł źródłowo opisuje sytuację, w której to burmistrz dzielnicy chciał, bodajże braga południe, to jest jedna z warszawskich dzielnic, chciał przejechać się tą linią autobusową i zobaczyć, czemu tak mało ludzi ją, nią jeździ, bo w tym artykule mówi się, że nikt nie jeździ. Okay? Pewnie ktoś co jakiś czas jeździ, no ale. Jest to bardzo, bardzo rzadko. Dlatego dziś ten burmistrz wsiadł do sobie do autobusu bez jakiejś takiej wielkiej pompy, po prostu zwykły facet, noczajnie ubrany, wsiadł do autobusu. Wiecie, jak zareagował kierowca? Zabarygatował się w kabinie, ponieważ był przekonany, że szukuje się napad, że po prostu on ruszy, będzie jechał przez te tereny, w których tam żywej duszy nie ma i z go napadną. Dlatego się zabarygatował w kabinie. To pokazuje, jaki tam jest poziom. Bezpieczeństwa i prawdopodobnie wskazuje też powód, dla którego na tej osiedlu przy ulicy, na osiedlu Dudziarska po prostu nikt nie chce mieszkać. Dlaczego ludzie się stamtąd wyprowadzili? Prawdopodobnie po prostu jakby to ładnie powiedzieć. No, nie doszło do czegoś takiego, że to ci ludzie. Kulturalni, którym w życiu nie wyszło i dlatego nie mieli pieniędzy i stracili mieszkanie, ukulturalnili patolkę, która chlała, nie dbała, demolowała, tylko raczej to ta patolka przejęła władzę nad okolicą i w końcu zaczęli ludzie się stamtąd wyprowadzać. Co ciekawe, nawet ta patolka widać nie chciała tam mieszkać. To jest bardzo, bardzo przerażające. Wiecie, to wszystko byłoby śmieszne. Gdyby nie trzy rzeczy. Po pierwsze, to są ludzie. I ja osobiście uważam, że nie, tak jak czasem się pewne są takie pewne grupy społeczne, które uważają, że jak ktoś nie ma pieniędzy, jak komuś w życiu nie wyszło, to nie jest mniej warty. Nie. Ja uważam, że człowiek jest człowiek. I nie wolno chichrać, jeżeli, nawet jeżeli sytuacja jest kuriozalna, ale jeśli tam chodzi o, o ludzi, to... To nie jest śmieszne. Rozumiecie. Tutaj naprawdę chodzi o życie ludzkie i to się to nazwano eksperymentem i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, słuchajcie, to nie laboratorium, um, to nie jest sytuacja, że ktoś tam zrobi jakieś miesze odczynniki i sprawdza, co mu wyjdzie. Tylko to są żywi ludzie. I jak można eksperymentować na żywych ludziach? Jestem przekonany, że nam dochodziło do dantejskich scen. Nie mówiąc już o tym, że ludzie, którzy tam mieszkali, naprawdę musieli mieć przekichane. Równo. Naprawdę wyobrażam sobie takich ludzi. Nie ma pieniędzy, nie ma na czym gotować. Wiecie, jak zarabiasz kasę, dużo kasy, to nie zrozumiesz biednego, nie? Chyba, że kiedyś byłeś biedny, to wtedy jeszcze pamiętasz, ale, ale, ale jeśli nigdy nie, nie doświadczyłeś biedy, nigdy nie miałeś tak, że wchodzisz do sklepu i, i musisz oglądać każdą cenę 20 razy, bo bo nie wiesz, czy ci starczy na żarcie i pół biedy, jak ci nie wiesz, czy ci starczy na żarcie dla ciebie, gorzej, jak nie wiesz, czy ci starczy na żarcie dla dziecka. Jak tego nie doświadczyłeś, tego nie widziałeś, tego nie pamiętasz, nie jesteś wystarczająco empatyczny, żeby sobie to wyobrazić, to tego nie zrozumiesz, ale, ale uwierzcie mi, że, że to nie jest nic fajnego. Także skazanie takich ludzi, przepraszam za wyrażenie, że na siedzeniu w tym w tym obiekcie i się, nie wiem jak to powiedzieć, tak jak w sosie, takie jakby panierowanie się, nie wiem, nie wiem jak, to, jak to nazwać, to to nic dobrego. Tak? Także dlatego to nie jest śmieszne, że dotyczy ludzi. Druga rzecz. To nie jest śmieszne, bo to kosztuje masę kasy, kochani. W Polsce brakuje około dwóch milionów mieszkań. W Warszawie, samej Warszawie, blokuje ileś tam mieszkań komunalnych. A oni. Zmarnowali ileś tam pieniędzy na zbudowanie mieszkań, które są kompletnie nikomu do niczego niepotrzebne. Jedyne co robią to kosztują masę kasy. Bo tutaj na przykład na zdjęciach widzę, że w przyszarówce palą się tam latarnie, czyli nawet na oświetlenie tego osiedla się wydaje pieniądze, prawda? Nikt tam nie mieszka, nikt tam nie mieszka. No, nieciekawie, że się tak wyrażę. Bardzo, bardzo nieciekawie. I także to kosztuje nasze pieniądze, a trzecia rzecz, hmm. a trzecia rzecz jest taka, że to pokazuje bardzo ciekawą rzecz, bo pokazuje, że nie wiem, jak to określić, bo nie chcę być źle zrozumiany, ale to pokazuje, że czasem ludziom potrzebna jest motywacja, bo ci wszyscy ludzie zostali przesiedleni tam, dlatego że nie spełniali nawet minimalnych wymogów na to, żeby posiadać uprzywilejowane mieszkanie miejskie. Podkreślam, uprzywilejowanie, kochani. Za mieszkania komunalne. Płaci się czynszu, czynszu tego, czyli za, za wynajem tego mieszkania komunalnego od miasta płaci się często mniej, niż właściciele mieszkań płacą opłat z tytułu użytkowania. Czyli jak ciężko tyrałeś, uzbierałeś sobie pieniądze, na wkład własny zwykle, potem wziąłeś kredyt, który ciężko spłacasz, kupiłeś sobie swoje własne mieszkanie, to tych opłat do spółdzielni lub do wspólnoty mieszkaniowej, potocznie zwanych czynszem, zwykle masz więcej niż tego faktycznego czynszu za najem tych mieszkań komunalnych idzie do miast. Bardzo często jest tak, że te mieszkania są dlatego w fatalnym stanie, znaczy bloki, kamienice są w fatalnym stanie, ponieważ te opłaty, które wnoszą lokatorzy, są poniżej tak zwanej kwoty odtworzeniowej, czyli poniżej kwoty, za którą no, można utrzymywać nieruchomość w takim samym stanie. Chore. Ale to jest swoją drogą. Ale okej, okay, są ludzie, którzy no, po, może potrzebują takiego wsparcia, prawda? I ci ludzie nie byli w stanie tych nawet minimalnych, minimalnych kosztów ponosić. Przynajmniej tak twierdzili. Gdzie pamiętajcie, że tam są jeszcze jakieś zwro, jakieś obniżki, dopłaty, inne tego typu rzeczy. Tam naprawdę, jak jesteś biedny, to w mieszkaniu komunalnym możesz mieszkać naprawdę za psi grosz. Ci ludzie nie spełniali tych wymogów, zostali przeniesieni do tego getta. I Nawet się okazuje, że w tym getcie było tak źle, że nabrali motywacji. No bo do działań. No bo zakładam, że skoro nikt tam nie mieszka, to nie dlatego, że ci ludzie... Wyprowadzili się z Warszawy. Alni, albo może się wyprowadzili z Warszawy, ale inaczej. No ci ludzie nie wyginęli, ci ludzie gdzieś się podzieli, nie zostali bez, bezdomnymi. No, zakładam, że nawet na takim niefajnym osiedlu jest lepiej mieszkać e, niż na przykład na, e, pod namiotem albo zostać bezdomnym, prawda? Czyli ci ludzie zrobili coś, że nagle było ich stać. Rozumiecie o co chodzi? I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawej rzeczy. A mianowicie takiej, że może, może, może te takie forma pomocy społecznej, to znaczy formalnie mieszkanie komunalne to nie jest żadna pomoc społeczna, ale, e, ale no faktycznie jest to jednak pomoc, prawda? Jak płacisz czynszu 500 zł za mieszkanie, za które wynajem na rynku to jest 3000 Cena rynkowa, no to kurczę, jednak, jednak masz dobrze, prawda? A więc, mo, więc ja to jednak będę nazywał pomocą. Może nie społeczną, tylko pomocą dla ludzi. Może na przykład, gdyby ta pomoc dla ludzi nie polegała na dawaniu, tylko na dawaniu zarobić i pomagała nie na wyręczaniu tych ludzi, tylko na motywowaniu tych ludzi, żeby im się chciało, to może troszeczkę inaczej by wyglądały pewne rzeczy, bo wiecie. Każdy, kto ma dzieciaka, w pewnym momencie albo sobie zdaje sprawę, albo ktoś mu to uświadamia bardzo brutalnie, że robiąc wszystko za dziecko, wyręczając je we wszystkim, wychowuje się kalekę. Oczywiście w przenośni. Jak wszystko robisz za dzieciaka, to jak ten dzieciak ma się nauczyć cokolwiek robić? Ubierasz go, no to nie umie się ubrać. E, e, zawiązujesz mu wiecznie buciki, to nie umie zawiązywać. I potem, I potem jest coś takiego, że spotykasz zwykle w przedszkolu, albo nie daj Boże w podstawówce, bo wtedy to już jest trochę za późno. Spotykasz rodzica, który, który inaczej podchodzi do dziecka i temu dziecku naprawdę pomaga. Nie wyręcza go, tylko pomaga. Przychodzi córunia i mówi: "Tato, tato, zawiąż mi bucika". "Chodź, kochanie, córeczko, będziemy się uczyć zawiązywać bucika". Oczywiście od razu nie wyjdzie, pewnie nie wyjdzie przez tydzień, dwa, ale w końcu wyjdzie. I potem takich dzieciak naprawdę kupę umie, jest samodzielny, sam sobie radzi. Jak nas jest dwoje dzieciaków, mniej więcej w tym samym wieku, jeden, przepraszam za wrażenie, nie umie sobie tyłka podetrzeć, a drugi umie wszystko. I zaczynasz robić takie oczy, że o kurczę coś poszło nie tak, bo mój dzieciak jest dużo mniej zaradny od tamtego dzieciaka. I jako dobry, jeśli jesteś dobrym rodzicem, bo zakładam, że skoro wyręczałeś swoje dziecko, to nie dlatego, że chciałeś je skrzywdzić, tylko dlatego, że chciałeś, żeby było jak najwygodniej, prawda? To natychmiast starasz się przestawić tego dzieciaka na to, że ma sobie radzić. No i zastanawiam się, czy władze polski oraz władze miejskie nie są właśnie takim patologicznym rodzicem, który wyręcza dzieciaka. Który wszystko robi za tych ludzi. Zamiast czasem im powiedzieć: jesteś zdolny, ale leniwy, tak jak cię czasem mówi do dzieciaka, idź do pracy. Idź do pracy. Kurczę, jak to nie może znaleźć pracy? W Warszawie nie może znaleźć pracy. Przejdź się ulicą, bo żeby było śpieszniej, te mieszkania komunalne zwykle są w centrum miast. Przejdź się ulicą, na każdej jednej ulicy będziesz miał co najmniej dwa sklepy, gdzie będzie kartka zatrudnie. Zatrudnie sprzedawcę w płazie, zatrudnie pomocnika u, u fryzjera. Jest pełno pracy dla takich ludzi. Okej, okay, nie zarobisz, tam kroci. Okej, okay, narobisz się, ale... No ale kurczę, każdy ciężko pracuje. Słuchaj, to tobie się wydaje, że... Praca na przykład prezentera telewizyjnego, to jest taka łatwa i przyjemna, że to tylko tak sobie ślicznie wyglądasz i szczebioczesz do tej kamery? Wiesz, ile trzeba się natyrać, żeby ślicznie wyglądać? Wiesz, ile trzeba się namęczyć, żeby wiedzieć, co powiedzieć? Każdy ciężko pracuje, to tylko tak wygląda. Nawet mówiący do was te słowa, wa ciężko zapierdziela. Tylko to tak wygląda, że sobie siedzisz na tej kanapie, fotelu i, i tam sobie gadasz. Kurczę. W tej chwili jest. żeby tam udowodnić. W tej chwili jest yy, godzina. 2.42 w nocy, sobota. Myślicie, że ja bym nie wolał i siedzieć i pójść spać? Myślicie, że nie wolałbym sobie pograć na kompie? Myślicie, że nie wolałbym sobie pójść na jumpreskę? Wolałbym. No, ale kurczę. Wcześniej tyrałem, przepraszam za wyrażenie, dla pieniędzy. Teraz chcę nagrać materiał. Sorry, no. Życie to sztuka wyboru. A tacy ludzie, którym. Którzy są wyręczani. To jaką on ma motywację do pracy? Praca boli, kochani moi. Praca boli. Trzeba wstać na określoną godzinę. Pracuje się wtedy, gdy ci każą, a nie wtedy, gdy masz ochotę. No chyba, że masz bardzo wolny zawód, ale to jest mniejszość. Robisz to, co ci każą, a nie to, co masz ochotę. To jest w pewnym stopniu takie ograniczenie wolności. Oczywiście za pieniądze. I to naprawdę, praca to nic przyjemnego. Nawet, tak jak ja. Ja lubię to, co robię. Ja lubię nagrywać dla was te vlogi. Ja się bardzo cieszę. Lubię to robić. Ale wolałbym mnie nagrywać w dzień, ale nie mogę, bo wtedy tyram dla pieniędzy. Bo potrzebuję, tak? I jak myślicie, jakbym miał do wyboru ciężko pracować, żeby utrzymać rodzinę, lub nic nie robić, bo mi państwo wszystko da, czy bo mi opieka społeczna wszystko da, to jak myślicie, tyrałbym czy nie tyrał? No pewnie bym nie tyrał. I tutaj właśnie wchodzimy w to, że mamy troszeczkę taką kastę uprzywilejowanych którym jednakowoż robi się krzywdę, bo oni są utrzymywani na pewnym poziomie i mogą naprawdę nic nie robić, i będą utrzymywani. Tutaj naprawdę nie chodzi o 500, plusa, tutaj nie chodzi o zasiłek, e, e, zasiłek dla bezrobotnych, bo on jest krótki czas i potem tracisz, ale naprawdę są e, miejskie środki pomocy społecznej itd., itd. Obejrzyjcie sobie mój film o tym. Ja, jak, ja, jak są źle traktowani ci pracownicy yy, tych tak zwanych mopsów yy, przez, przez, przez rząd, przez, przez róż... I to, to nie jest polityka. To nie że przez ten rząd. W ogóle przez rządy. Także wytworzyliśmy pewną kastę... Nie, nie kastę. To jest złe słowo. Pewną grupę ludzi, którzy są utrzymywani. To nie jest wysoki standard życia, to jest gdzieś pomiędzy życiem a wegetacją. Czasem poziom życia, na który ci ludzie są wskazywani, jest poniżej ludzkiej godności. Prawda? Ale jednak nic nie muszą robić. I to jest trochę takie, moim zdaniem, gotowanie żaby, że ci ludzie, wiecie, jak ja pierwszy raz poszedłem do pracy takiej pracy pracy. Nie, że tam sobie pisałem artykuły, za wierszówkę i pracowałem de facto, kiedy chciałem, uwielbiałem tą robotę, tylko poszedłem do takiej pracy pracy. To mi się wyć chciało. Naprawdę wyć. Szef kretyn. Szefowe jeszcze gorzej. Do tego wstawanie, przez w... tym świtem, siedzenie tam, praca nudna. O ja pierdzielę. <śm> Jestem strasznie szczęśliwy, że tam trafiłem. Krótko tam wytrzymałem, zwolniłem się, ale od tej pory bardzo, bardzo ciężko pracuję, żeby więcej nie trafić do takiego miejsca. Paradoksalnie, naprawdę ciężko tyram w życiu, bardzo ciężko. Ale paradoksalnie ciężko pracuję, żeby nie musieć tak pracować, jak już przez jakiś czas w życiu pracowałem. I do tego zmierzam, że być może właśnie taki. Taka terapia szokowa, która u mnie zaowocowała tym, że ja zacząłem ciężko tyrać, byleby nie trafić do, do miejsca, w którym się znalazłem. Czy to tak nie podziałało na tych ludzi, że oni zaczęli ciężko tyrać, żeby się wyrwać z tego getta? Zakładam, że nie wszyscy. Zakładam, że część z nich jednak została przesiedlona do innych miejsc przez miasto. Ale jednak spora część trafiła yy, stanęła na nogi się. Za i i to należałoby rozważyć. Na przykład, ja nie mówię, żeby moim zdaniem do takiego miejsca nie powinien trafić nikt, kompletnie nikt, kto się stara, któremu nie wychodzi. Ale może ludzie bezczelni? Wiecie, to bardzo dużo to jest takich reportaży w telewizji o ludziach bezczelnych, którzy wynajmują od kogoś mieszkanie. Nie od jakiegoś kamienicznika, czy kogoś, tylko, a, ktoś na przykład sobie... Hmm, ciężko pracuje i kupił sobie mieszkanie na wynajem, bo oglądał vlogi tego spaślaka, woźniaka i wie, że będzie strasznie niska emerytura i chce sobie, no, na emeryturze chciałby żyć, a nie żyć trzy dni, bo na tyle mniej więcej starczy emerytura z ZUS-u dla większości z nas. No i kupił sobie mieszkanie na wynajem, prześ się bardzo, bardzo ciężko tyrając, żeby mieć na stare lata. Albo na przykład, nie wiem, spadek po babci, się trafił, dzieciak będzie dopiero za kilka lat samodzielny, więc się trzeba przytrzymać te kilka lat to mieszkanie dla wnusi. No ale tak głupio, żeby kilka lat stało, no to się je wynajmuje. I ci wynajmujący robią taki numer, że wykorzystują prawo w Polsce, które chroni posiadanie, nawet gdyby było w złej wierze, plus ustawy o ochronie lokatorów, która mówi, że takiego lokatora de facto nie można wysiudać, nawet jeśli... Nie płaci tobie pieniędzy. Nie płaci tak zwanego czynszu do spółdzielni, czyli kosztów użytkowania, nie płaci za prąd, nie płaci za wodę, nie płaci za gaz, demoluje mieszkanie, nie chce się wyprowadzić, a ty i tak nie możesz go. I, ty i tak nie możesz go stamtąd usunąć. Nie możesz. Musisz to zrobić sądownie. Pierwsza instancja trzy lata, druga instancja dwa lata. To jest taki standardzik. Czasem udaje się rok skrócić, a czasem trwa parę lat dłużej. W tym czasie musisz tych ludzi utrzymywać. Ponieważ ustawa, i tutaj bardzo dziękuję panu posłowi, jakiemu europosłowi, który przeforsował taką ustawę, jeszcze jak był wiceministrem sprawiedliwości. Ustawa ma ze sprawiedliwością mniej więcej tyle wspólnego, co gest lichocki z podcieraniem sobie oka. Ustawa ta. Miała chronić lokatorów oprócz, przed tak zwanymi czyścicielami kamieni, to naprawdę zatruła życie właścicielom nieruchomości, takim uczciwym, którzy je uczciwie kupili. Dlaczego? Ponieważ jeżeli taki człowiek nie będzie miał prądu, nie będzie miał wody, nie będzie miał ogrzewania, mimo że on ci nie płaci, mimo że tam jest bez Twojej zgody i wiedzy, jeżeli nie będzie miał mediów, to on cię podpierdzieli na policję i pójdziesz siedzieć. Super, nie? W związku z tym nie tylko, że on ci zabrał to mieszkanie na parę lat, że ci może je zdemolować i ci za to nie płaci, tylko jeszcze musisz częściowo utrzymywać. On będzie sobie zużywał wody ile będzie chciał, ona się będzie lała, ale jak przestaniesz płacić za wodę i mu ją odetną, to pójdziesz siedzieć. On może w mieszkaniu sobie, nie wiem, urządzić fabrykę ładowania akumulatorów. Albo nie wiem. Kopalnie bitcoina, ale formalnie będzie tam mieszkał. Przestaniesz płacić za prąd? Pójdziesz siedzieć. On może wymontować kaloryfery i sprzedać je na złom, żeby mieć na wódę. Nie zamontujesz mu nowych, nie ma ogrzewania. Pójdziesz siedzieć. I módl się, żeby nie zaczął zalewać sąsiada z dołu, bo to ty będziesz ponosił tego konsekwencje, nie on. Bo to ty jesteś właścicielem mieszkania. Przechlapane, nie? I ludzie, to jest aż niewiarygodne, prawda? To, co teraz powiedziałem, jak można stworzyć takie głupie prawo? Pytajcie, tą ostatnią ustawę to zrobił, zrobił PIS dzięki panu Patrykowi Jakiemu. Ale wcześniejsze durde przepisy chroniące lokatorów robiły inne partie polityczne, bo rząd polski, znaczy polscy politycy w, wiek, w większości opcji politycznych wymyśliły sobie bardzo dobrze, że każdy Polak ma mieć gdzie mieszkać. I to jest słuszne. Tyle tylko, że zapomniały powiedzieć, że w związku z tym rząd zapewni. Nie. Każdy Polak ma gdzie mieszkać, w związku z tym, ten, ten kto ma mieszkania, ten jest bity w cztery litery. Nie. I przez to są też e, wysokie koszty wynajmu mieszkań, bo właściciele mieszkań sobie kalkulują, że jakby wliczają ryzyko, ryzyko w ten, ryzyko takiej sytuacji w cenę. Też niektórzy, jak mieszkanie miałby stać 2-3 lata puste, to uważają, a, to nie będę go puszczał na wynajem, niech stoi pusty, bo jak się trafi taki nieuczciwy klient, Boże, co będzie, nie? No właśnie, dlatego, dlatego jest źle. I takich cwaniaków, aha, jeszcze na końcu, jak już wygrasz z takim cwaniakiem, e, z takim cwaniakiem sprawę, to zwykle nie jest tak, że e, zwykle nie jest tak, że on po prostu leci na bruk. No bo wymyślili sobie, że eksmisja na bruk, no to, to zło. Tylko jeszcze trzeba poczekać, aż on dostanie lokal socjalny, albo mu taki lokal socjalny wskazać. I się czeka, czeka, czeka. I ja bym, takich, ja bym się zastanawiał, czy takich ludzi nie, prze, nie przesiedlać, właśnie do takich osiedli. Tylko nie po pięciu latach, nie, jak będzie wyrok sądu, od razu z miejsca, żeby w każdym mieście stworzyć takie naprawdę osiedle, no właśnie takie, w którym się nie fajnie mieszka, i tam przesiedlać cwaniaków. Cwaniaków. Tych, którzy wykorzystują prawo do tego, żeby de facto innych okradać. Nie tych, których w życiu nie wyszło. Nie tych, którzy się starają, ale im się nie udaje. Tylko cwaniaków, którzy, którym nie chce się pracować i żyją na koszt drugiego człowieka. Zastanawiam się, czy to nie jest dobry pomysł. Ja nie mówię, że to jest dobry pomysł. Poddaję to pod rozwagę, nie? No bo oczywiście każdy z nas powinien mieszkać w bardzo dobrych warunkach. Najlepiej, żeby. Każdy z nas miał, nie wiem, dwie łazienki, w tym jedną w marmurze, pełną lodówkę, kuchnię 30 metrów, salon 100 metrów, żeby każdy żył w luksusie. Tyle tylko, że jak to bawia klasyk, nie ma coś takiego jak darmowy lunch, nie? Żeby ktoś żył. Żeby ktoś żył w luksusie, to ktoś musi da to zarobić. I jeżeli ty żyjesz w luksusie, bo ty da to zarobiłeś, to to jest ok. Jeżeli ty zarobiłeś a twoja żona żyje w luksusie, twoje dzieci żyją w luksusie, twoi rodzice żyją w luksusie, bo ty się da to zgadzasz, to jest ok. Ale jeżeli ty ciężko pracujesz, żeby obcy człowiek, który cię oszukał, żył w luksusie, to to chyba nie jest ok. I właśnie tutaj bym się zastanowił, co zrobić, naprawdę, bo o ile, żeby nie było wątpliwości, ta dzika reprywatyzacja, jaka była w Polsce, to był horror. To jak tych ludzi wyrzucano de facto z ich własnych mieszkań, to był horror. Natomiast tutaj wylano dziecko z kąpielą i chcąc zabezpieczyć tych biednych ludzi, żeby nie byli tak traktowani, jednocześnie skrzywdzono właścicieli mieszkań. I uczyniono ich praktycznie bezbronnymi przed nieuczciwymi klientami. I oczywiście, taki klient gdzieś tam można potem na niego zagiąć parol, tak? Bo potem jest kwestia odszkodowania i innych tego typu rzeczy. Więc jak taki człowiek będzie jeszcze kiedyś w życiu uczciwie zarabiał i będzie dostawał jakieś. Ee, ee, będzie miał jeszcze jakieś, e, nie wiem, jak to powiedzieć, e, będzie miał jakieś, jeszcze jakieś dochody oficjalne, no to mu to ściągną, to mu zabiorą, prawda? Natomiast tacy ludzie zwykle są cwani i o ile jestem jest Jesteśmy bardzo często świadkami takiej sytuacji, że, na przykład, nie wiem, komornik zabiera e, jakiejś dziewczynce pieniądze za długi rodziców. Nie pytajcie, jak to jest możliwe, był vlog na ten temat. Albo, na przykład, ktoś nieświadomie podpisuje umowę, myślał, że kupuje czajnik za 500 zł, a zaciągnął umowę pożyczki na jakieś gigantyczne pieniądze z ratą 500 zł. To takich ludzi bardzo szybko prawo, bo nie będę tego nazywał wymiarem sprawiedliwości, takich ludzi prawo bardzo szybko dosięga. Takim ludziom bardzo szybko zabiera się pieniądze z konta, natomiast natomiast tacy nieuczciwi, no to jakoś zwykle u, 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 u schowają swój majątek, im się nie udaje. I tyle, moi kochani. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Tak oto wyszliśmy od getta pod Warszawą. Naprawdę nie umniejszając czci i pamięci lu ludzi, którzy zostali pomordowani w tym getcie założonym przez Niemców. Natomiast, yy, ale właśnie tak przeszliśmy do. do. do durnego prawa, które szkodzi właścicielom mieszkań. I serio. To na końcu się przekłada też na wydajmującego, bo. Im więcej ludzi wynajmuje, tym więcej, tym spadają ceny najmu. A przez takie głupie zasady dużo ludzi woli, żeby ich mieszkanie stało puste, niż rzucić je na rynek wynajmu. Pozdrawiam bardzo serdecznie, jeśli się podobało. Proszę łapkę w górę, komentarz oraz udostępnienie. Trzymaj się, do zobaczenia. Pa!